Socjaldemokraci muszą być wszędzie tam, gdzie ludzie żyją w kłopotach. Tam, gdzie mieszka desperacja. A desperacja mieszka nie tylko w wielu polskich domach, ale mieszka także niedaleko stąd. W miasteczku namiotowym, które zostało rozbite przez przedstawiciele związków zawodowych. Przez związkowców, którzy przywieźli do Warszawy swoje żale, swoje krzywdy i swoje niezadowolenie. Rozumiemy dobrze, skąd się to bierze. Razem z koleżankami i kolegami posłami byliśmy u związkowców wielokrotnie. Rozmawialiśmy z nimi i widzieliśmy poczucie niesprawiedliwości, żalu, poczucie deptanej godności, wielkie poczucie krzywdy, że związkowcy nie są wysłuchiwani, że są lekceważeni. Oczekiwanie, że to się może zmienić. I dlatego liczne przedstawicielstwa głównych central związkowych wychodzą dziś na ulicę. Wychodzą na ulicę przeciw polityce, która zaniedbuje ich interesy. Wychodzą w poczuciu rozgoryczenia, bo nie dość, że ludzie pracy muszą płacić za kryzys spowodowany przez finansowych manipulatorów i spekulantów. To jeszcze są przedmiotem drwin i szyderstw. A przecież wystarczy zajrzeć do danych Państwowej Inspekcji Pracy. Te dane są zatrważające. W pierwszym półroczu tego roku stwierdzono ponad 60 tysięcy przypadków niewypłacenia pensji pracownikom. To więcej aż o 30% niż w roku poprzednim. Inspektorzy inspekcji wykryli ponad 100 tysięcy firm, które albo nie płaci, albo opóźnia wypłatę pensji swoim pracownikom. Co warte zauważenia, gdy te inspekcje się kończyły, to pieniądze na wypłatę z reguły szybko się znajdowały. To znaczy, że firmy nie płacą nie dlatego, że są w ciężkiej sytuacji finansowej, bo to są przypadki dość marginalne, ale dlatego, że ich właściciele z oszukiwania pracowników zrobili sobie sposób na życie i na funkcjonowanie swoich firm. Kilka dni temu media obiegła przerażająca informacja, że na jednej z tras prowadzących z Warszawy kierowcy znaleźli nagiego, pociętego tasakiem mężczyzny. Został zmasakrowany i zmuszony do wykopania sobie grobu, bo domagał się należnych mu pieniędzy. Nie jakichś wielkich sum. 1400 zł za wykonaną pracę. Za pracę, którą dobrze wykonał. I przez to mało co nie stracił życia. Człowiek pracy został oszukany i jak skandalicznie potraktowany przez pracodawcę. W Polsce niestety takie przypadki, choć może mniej drastyczne, zdarzają się coraz częściej. Normą jest praca na czarno i zarządzanie poprzez krzyk, szantaż i poniżanie pracowników. Jesteśmy także liderem europejskim w niechlubnej konkurencji czy w niechlubnej statystyce umów śmieciowych. Tak wygląda rynek pracy po rządach liberalnej prawicy. To jest plaga dzisiejszej Polski i to są rzeczy nie do zaakceptowania. Bo jeżeli będą akceptowane, to będzie nam coraz dalej od normalnych państw Unii Europejskiej.
tak jak jeden z polityków powiedział, będziemy rzeczywiście dzikim krajem, a nie normalnym państwem Unii Europejskiej. Koleżanki i koledzy, Sojusz Lewicy Demokratycznej w pełni rozumie frustracje, obawy i lęki, które ujawniają się w polskich domach, a dzisiaj są także wyrażane na ulicach Warszawy. Od dawna solidaryzujemy się z wieloma postulatami związkowców, zwłaszcza Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Już dawno zgłosiliśmy do laski marszałkowskiej propozycję zwiększenia płacy minimalnej do 50% przeciętnego wynagrodzenia. Także przywrócenia trzeciej stawki podatkowej zniesionej przez rząd premiera Kaczyńskiego. Dzisiaj ten sam polityk domaga się trzeciej stawki podatkowej, zapominając, że całkiem niedawno właśnie ją zlikwidował. Niestety nasza inicjatywa w grudniu ubiegłego roku głosami PO, PSL i ruchu Palikota została odrzucona. Wspólnie z OPZZ-em i innymi centralami związkowymi, Solidarnością, Forum Związków Zawodowych, walczyliśmy przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 roku życia. Zaproponowaliśmy czytelną alternatywę uzależnienia wieku przejścia na emeryturę od stażu pracy 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. Zbieraliśmy podpisy pod projektem referendum w tej sprawie i popieraliśmy projekt referendalny organizowany przez Solidarność. Mimo że pod tymi projektami podpisało się miliony Polaków, miliony naszych obywateli, te projekty zostały odrzucone przez większość parlamentarną już w pierwszym czytaniu. Można powiedzieć, nie mamy większości, przynajmniej w tej kadencji. I dlatego przegraliśmy bitwę. Ale walka o prawa pracowników będzie zwycięska. Ponownie złożymy wiele z tych projektów, jak też nowe rozwiązania, na przykład aby dyskutując o płacy minimalnej uwzględnić postulat, aby to było 11 zł na godzinę. Nie płaca w przekroju miesiąca, tylko minimum odnoszące się do płacy na godzinę. Widać wyraźnie, że prawica dzisiaj rządząca Polską nie ma człowiekowi pracy nic do zaproponowania. Jej obietnice są puste, a słowa obłudne. Fałszywej trosce o warunki pracy towarzyszy wprowadzenie rocznych okresów rozliczeń, przepisu, który otwiera pole do wyzysku pracowników. Rząd nie robi nic, mimo także naszych postulatów, aby ograniczać zakres umów śmieciowych. Za to robi wszystko, żeby stać na straży wielkiego kapitału. Ile razy zgłaszaliśmy propozycję, aby Polska przystąpiła do 11 krajów Unii Europejskiej, które wprowadzają opodatkowanie od transakcji kapitałowych. Według danych Narodowego Banku Polskiego dzienne obroty od spekulacji finansowych i pochodnych stóp procentowych to prawie 50 miliardów złotych. Proszę koleżanek i kolegów, nie roczne, nie miesięczne, dzienne. Wprowadzenie minimalnego podatku rzędu 0,1% czy 0,2%. To są miliardy do budżetu. Jeśli zatem pan Rostowski składa kolejne dramatyczne pytania, skąd wziąć na stymulację gospodarki, na poprawę warunków najuboższych, to mówimy mu wyraźnie. No niech pan wyjmie rękę z kieszeni najbiedniejszych i włoży tą swoją rękę do kieszeni najbogatszych. Niech pan nie stoi na straży londyńskiego City.
Śmiało i odważnie, tak, jak to robią rządy w innych krajach europejskich, w tym również tych największych, Francji i Niemiec. Przecież to oczywiste, że 23% VAT-u dla zatrudnionego na umowie śmieciowej za 1200 zł i 23% VAT-u dla zarabiających kilkadziesiąt tysięcy to nie to samo. Niestety, praca, płaca, zdrowie, wypoczynek w żadnej z tych fundamentalnych spraw pracownicy nie mogą liczyć na zrozumienie rządu, który zdaje się wiedzieć lepiej, co jest komu potrzebne. Koleżanki i koledzy, w naszych dokumentach programowych i w codziennej praktyce działania dajemy dowód na to, że uważamy, iż nasze wspólne państwo nie może być biernym obserwatorem powierzającym losy Polaków niewidzialnej ręce rynku. Ta ręka jest nie tylko niewidzialna, ona najczęściej jest po prostu ślepa. Ślepa na ludzką krzywdę i nieprawości prowadzące do wykluczenia społecznego i ekonomicznego. Państwo w naszym rozumieniu, państwo naszych oczekiwań ma tworzyć warunki i zasady dla sprawiedliwej konkurencji na rynku. Rynku otwartym i wolnym, ale nie bezładnym i dowolnym. Państwo powinno dążyć do możliwie pełnego zatrudnienia, nie tylko przez prawne regulacje, ale przede wszystkim przez intensywny i dynamiczny rozwój gospodarczy, którego aktywnym udziałowcem powinny być struktury państwa. Także przez stworzenie centrów produkcyjnych rozwijających kluczowe dla polskiej gałęzie rozwojowej. Jak pamiętacie, zawarliśmy taki postulat w naszym programie społeczno-gospodarczym, żeby powstały trzy takie centra, które byłyby rozsadnikiem wielu inicjatyw gospodarczych i społecznych. Ale przecież rozwój i wzrost to nie wszystko. Nie ma szybkiego i stabilnego rozwoju bez sprawiedliwego podziału. Sprawiedliwy podział to budowa państwa, którego obywatele mają zapewniony udział w owocach tego wzrostu. Gdzie nikt nie jest pozbawiony nadziei i pozostawiony samemu sobie. W poczuciu bezradności i podeptanej godności. Gdzie wzrost gospodarczy nie powoduje eksplozji nierówności i dysproporcji kosztem najczęściej najuboższych. Wreszcie, gdzie troska o godną płacę i warunki pracy zastępują chciwość i wyzysk. Użyłem tego słowa, które wydawało się już dawno zapomniane. Słowa, które pasowało do XIX-wiecznego czy XX-wiecznego kapitalizmu. Ale zobaczcie, jak ono wraca. I wraca nie chyłkiem i w poczuciu wstydu, nie bocznymi furtkami, tylko wchodzi przez frontowe drzwi, bez żadnej żenady i panosząc się coraz bardziej u siebie. Między innymi dlatego, wbrew zapowiedziom premiera, kryzys gospodarczy nie zakończył się. Zresztą, jeśli pan premier mówi, że kryzys się skończył, to przecież nigdy nie powiedział, że się kiedykolwiek zaczął. Nigdy go przecież nie było. Dzięki aktywnej, dalekowzrocznej i przewidywalnej polityce Rady Ministrów. No ale on jest. I nie siedzi w przedpokoju, rozsiadł się w salonie i dyktuje warunki domownikom. Kryzysu nie można przeczekać w piwnicy, jak to proponuje rząd. Kryzysu również nie można zaaresztować, jak to chce Prawo i Sprawiedliwość. Ulubiona zresztą
czynność polityków tej partii. Kryzys trzeba skutecznie pokonać, tak jak to czynił Sojusz Lewicy Demokratycznej, rządząc dwukrotnie w polskiej transformacji. Tak właśnie było. Za każdym razem, kiedy przejmowaliśmy stan gospodarki i stan państwa polskiego, był on w stanie opłakanym. I zawsze oddawaliśmy gospodarkę i państwo w lepszym stanie, niż je otrzymywaliśmy. Wygląda na to, że będziemy musieli tego dokonać trzeci raz. I przecież jesteśmy do tego gotowi. Tamte doświadczenia, a także nowe propozycje ujęliśmy w wielu programach, w tym również w programie społeczno-gospodarczym Rozwój zamiast stagnacji, a następnie różnego rodzaju programach interwencji na rynku pracy. Zebraliśmy zresztą różne inicjatywy w formie broszurki, którą Państwo mają przed sobą. Warto od czasu do czasu do niej zerkać, a także pokazywać ją tym naszym członkom, którzy uważają, że Sojusz Lewicy Demokratycznej nie ma żadnego programu. Także i teraz odnosząc się do tych kwestii, uważamy, że państwo powinno wkroczyć do akcji i stać się wielkim kreatorem wzrostu i rozwoju. Bo Polska potrzebuje nadziei. Polska potrzebuje nowej polityki. Polska potrzebuje nowej umowy społecznej. Swego rodzaju paktu na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Taki pakt powinien wyrażać się poprzez działania na rzecz. Po pierwsze, państwa nowych fabryk i nowych inwestycji, gdzie powstają nowe miejsca pracy, a nie nowe sposoby na wypłacanie zasiłków. Po drugie, państwa szybkiego wzrostu gospodarczego, gdzie gospodarka rozwija się na poziomie co najmniej 3-5% PKB, jak to zawsze było za czasów rządu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Po trzecie, państwa dialogu między rządem, pracownikami i pracodawcami, gdzie ma miejsce rozmowa równoprawnych partnerów, a nie monologu, wygłaszania monologów, pouczania i oznajmiania wcześniej podejmowanych decyzji. Po czwarte, państwa sprawiedliwe, gdzie wszyscy korzystają z dobrobytu, wzrostu i sukcesu, ale i proporcjonalnie do nich ponoszą obciążenia kosztami i podatkami. Po piąte, państwa silnego i sprawnego w interesie obywateli, gdzie obywatel nie odwraca się ze wstrętem od własnego państwa, a państwo nie postrzega w nim dokuczliwego natręta albo co gorsza wroga. I wreszcie państwa uczciwego, gdzie nagradza się uczciwych przedsiębiorców i podatników, ale bezwzględnie ściga się oszustów, kombinatorów i pospolitych złodziei. Celem tej umowy społecznej powinna być Polska mądra, silna i sprawiedliwa. W tym wyrażamy nasze przekonanie, że prawo do niczym nieskrępowanego bogacenia się i prawo do życia poniżej minimum socjalnego to nie są te same i równe prawa. Polacy dzisiaj źle czują się we własnym kraju także dlatego, że dzisiejsza Polska jest krajem, w którym człowiek pracy, ten często bezradny, zepchnięty jest do roli najemnego robotnika bez pełni praw i możliwości.